Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Wojciech Borawski. Bardzo miło jest mi z Państwem spotkać w tych trudnych czasach, w dosyć nietypowy sposób, ale jednak. Ja jestem pracownikiem Katedry Kliniki Chirurgii, jestem lekarzem weterynarii, zajmuję się diagnostyką obrazową i chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć odrobinę moją pracę, ale również pasję. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest diagnostyka obrazowa? No bo widzicie Państwo, że w tytule wykładu ja używam słowa radiolog, ale czy tak naprawdę to słowo jest odpowiednie, czy nie jest to określenie zbyt kolokwialne, a może zbyt wąskie? Diagnostyka obrazowa jest to nauka o rozpoznawaniu chorób na podstawie uzyskanego obrazu. I zwróćcie Państwo uwagę, że do metod diagnostyki obrazowej zalicza się cała masa różnych metod. Tutaj macie Państwo wymienione te podstawowe. Oczywiście ich jest więcej, ale tylko część z tych metod są to metody radiologiczne, na których zresztą się dzisiaj skupię. Zobaczcie Państwo. Do metod radiologicznych zaliczamy radiografię klasyczną, a więc rentgenografię, zaliczamy tomograf komputerowy i zaliczamy fluoroskopię z tych takich metod podstawowych. O co chodzi? Dlaczego to są metody radiologiczne? Ano dlatego, że one wykorzystują specyficzny rodzaj promieniowania, nazywanego promieniowaniem X, po to, żeby móc obrazować wnętrze ciała pacjenta. I tak radiografia to jest to, co Państwo na pewno wszyscy kojarzycie, jeżeli ktokolwiek z Państwa miał kiedyś złamaną nogę, a domyślam się, że w liceum różne rzeczy się dzieją, czasami ludzie wdają się w jakieś bójki, a czasami wywrócą się gdzieś na korytarzu, no i czasami zdarzy się, że coś Państwo złamiecie, czy to nogę, czy to rękę. Ja kiedyś na przykład złamałem nos. No i wtedy z pomocą przychodzi właśnie chociażby rentgen klasyczny, a więc taki obraz dwuwymiarowy badanej okolicy. Tomografia komputerowa to jest, tak mówiąc wprost i mówiąc takim prostym językiem, taki kosmiczny rentgen. To jest taka tuba, w którą pacjent wjeżdża. Tutaj widzicie Państwo tomograf komputerowy sarny na obrazku, na zdjęciu. I ona pozwala na uzyskiwanie obrazów trójwymiarowych, rekonstrukcji trójwymiarowych, jak również wielopłaszczyznowe obrazowanie pacjenta. Fluoroskopia natomiast jest to metoda obrazowania ciała pacjenta przy użyciu promieniowania X w czasie rzeczywistym. To znaczy, kiedy ja prześwietlam pacjenta przy użyciu rentgena, kiedy robię skany przy użyciu tomografii komputerowej, ja wiem, co z tym pacjentem działo się przed chwilą. Już jakiś okres czasu minął, załóżmy, potrzebuję 7 sekund na wywołanie cyfrowe radiogramu i wiem, jak to wnętrze pacjenta wyglądało 7 sekund temu. Jest to zdjęcie statyczne. Natomiast dzięki fluoroskopii jestem w stanie uzyskać obraz w czasie rzeczywistym. To mi pozwala na ocenę motoryki chociażby przełyku. No i mamy też metody, które nie wykorzystują promieniowania X, tak jak chociażby ultrasonografia, która wykorzystuje ultradźwięki. Rezonans magnetyczny, wykorzystujący pole magnetyczne, czy scintygrafia, która jest także działem medycyny nuklearnej, w której podajemy dożylnie pacjentowi specjalnie znakowane radiofarmaceutyki. Czym właściwie jest promieniowanie X? No bo ja chciałbym się dzisiaj skupić na radiologii i chciałbym Państwu o tych metodach radiologicznych trochę opowiedzieć. No i powstaje pytanie, czym właściwie jest to promieniowanie X, które na obrazowanie ciała pacjenta pozwala? Zobaczcie Państwo, że macie tutaj Państwo całe spektrum fal elektromagnetycznych, bo promieniowanie X jest oczywiście rodzajem fali elektromagnetycznej. Macie tutaj na rysunku radyjko, więc kiedy słuchacie Państwo swojego ulubionego zespołu, nie wiem, jakie teraz zespoły są popularne, za moich czasów było to, już lepiej może nie będę mówił, co to było za moich czasów, bo wyjdę już całkiem, jak to Państwo teraz mówicie, na boomera, ale kiedy usłuchacie Państwo tego swojego ulubionego zespołu, no to również jest to możliwe w radiu jest to również możliwe dzięki fali elektromagnetycznej. Kiedy oglądacie Państwo telewizję, również jest to w pewnym sensie możliwe dzięki fali elektromagnetycznej, czyli to, że Państwo odstresowujecie się przy ulubionym serialu na Netflixie, to również zapewnia nam fala elektromagnetyczna. I gdzieś pomiędzy ultrafioletem, nakładając się lekko na promieniowanie gamma, znajduje się promieniowanie X. Czasami możecie Państwo usłyszeć, że promieniowanie X jest to fala elektromagnetyczna zawierająca się w zakresie pomiędzy ultrafioletem a promieniowaniem gamma, co nie jest do końca prawdą. Nie jest to prawdą, ponieważ w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie uzyskać promieniowanie X o
o długości fali odpowiadającej niskoenergetycznemu promieniowaniu gamma. Tak więc musimy znaleźć inną definicję. Definicja dotyczy sposobu powstawania promieniowania. Promieniowanie gamma powstaje na skutek przemian w jądrze atomu, natomiast promieniowanie X powstaje wskutek wyhamowania elektronów poruszających się ruchem przyspieszonym na anodzie. W efekcie ich energia kinetyczna jest przekształcana w 99% w ciepło, a w 1% właśnie w promieniowanie X. Ale skoro mówimy o promieniowaniu X, chciałbym przybliżyć Państwu historię, bardzo ciekawą historię moim zdaniem, człowieka, który promieniowanie X odkrył. Był to Wilhelm Konrad Röntgen, ale na zdjęciu widzicie Państwo również jego żonę, Bertę, ponieważ ona też pewną rolę w całej tej historii odegrała. Słuchajcie Państwo, Wilhelm Konrad Röntgen był tak naprawdę bardzo, bardzo ciekawym człowiekiem. Był ciekawym człowiekiem, ponieważ miał pewne cechy charakteru, które ja na przykład bardzo cenię. Przede wszystkim był lojalny. Słuchajcie, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Wilhelm Konrad Röntgen, pomijając już to, że miał w ogóle dwóje z fizyki w liceum na świadectwie, a więc zobaczcie, dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, a na świadectwie miał dwójkę, co sprawia, że tak naprawdę możemy go rozpatrywać w kategorii szansy dla każdego z nas, nawet jeżeli na początku coś nam nie wychodzi, to potem może się okazać, że stanie się naszą największą pasją. I zobaczcie Państwo, że on wyleciał z liceum, on nie zdał matury, znaczy nie mógł jej nawet na początku zdawać. A dlaczego wyleciał? Ano dlatego, że jego kolega narysował na tablicy karykaturę nauczyciela. Röntgen był człowiekiem honorowym i nie chciał wydać kolegi nauczycielom, za co został wydalony ze szkoły z wilczym biletem. Z wilczym biletem to znaczy, że żadna inna placówka nie chciała go przyjąć w swoje progi. Tak więc Röntgen, nie mając matury, nie mógł dostać się na uniwersytet. Później próbował zdawać maturę eksternistycznie, dopuszczono go, jednak jej nie zdał ze względu na niską notę z języków klasycznych. No i pojawił się problem, no bo był to jednak niewątpliwie człowiek bardzo inteligentny, który chciał się rozwijać. Na szczęście na Uniwersytecie w Zurichu pojawiła się szansa, ponieważ uniwersytet przyjmował w swoje mury studentów na podstawie egzaminów wstępnych, nie wymagał egzaminu materialnego. Röntgen takie egzaminy zdał, no i dostał się właśnie na Uniwersytet w Zurychu. Później oczywiście ten brak matury sprawiał mu pewne problemy na jego drodze naukowej, no ale jak Państwo już wiecie, jak Państwu zresztą przed chwilą wspomniałem, mimo trudności doszedł na sam szczyt, stał się profesorem, kierownikiem katedry fizyki, a na sam koniec jeszcze dostał pierwszą w dziedzinie fizyki w historii Nagrodę Nobla. Jak to się stało, że odkryto promieniowanie röntgenowskie? Tak naprawdę o promieniowaniu röntgenowskim świat usłyszał po raz pierwszy 5 stycznia 1896 roku, kiedy w austriackim, wiedeńskim dzienniku Die Presse opublikowano informację o tym, że właśnie profesor fizyki z Uniwersytetu w Würzburgu odkrył nową metodę, nowy rodzaj promieniowania, który pozwala na bezinwazyjne obrazowanie ciała ludzkiego. Oczywiście my teraz już wiemy, że to tak do końca bezinwazyjne nie jest, że to promieniowanie röntgenowskie wcale nie jest takie bezpieczne i odrobinę szkodliwe jednak dla nas jest, szczególnie w tamtych czasach, kiedy stosowano znacznie wyższe dawki, aparaty jeszcze nie były tak doskonałe, a czas naświetlania był dużo dłuższy niż dzisiaj. Natomiast wtedy ludzie sobie z tego nie zdawali sprawy, więc właśnie tak wyglądała ta notka. Natomiast wszystko to, co doprowadziło do odkrycia promieniowania röntgenowskiego, zaczęło się znacznie, znacznie wcześniej i to zaskoczę Państwa, od zwykłej szklanej rurki. A mianowicie, no może nie takiej zwykłej, ale jednak szklanej rurki. Był sobie taki pan, on miał na imię Heinrich i miał dwie pasje, dwa zawody łączył. Był zarówno szklarzem, jak i fizykiem. No takie dosyć egzotyczne połączenie. I on opracował nową taką metodę wtapiania elektrod w szkło i stworzył taką szklaną rurkę z wtopionymi elektrodami. Ta rurka była wypełniona gazem. On też opracował nowy rodzaj pompy próżniowej, w której tłok stanowił słup rtęci. I później ta lampa została udoskonalona i pozwalała na uzyskanie w miarę niskiego ciśnienia. I słuchajcie, kiedy do tych elektrod przykładano napięcie, dochodziło do tego, że ten gaz, w którym wypełniona była rurka, świecił
pięknym blaskiem. No a fizycy, jak to fizycy, mam nadzieję, że żaden nauczyciel fizyki się nie obrazi, ale no zresztą każdy z nas, każdy naukowiec, każdy fizyk, każdy chemik, to takie trochę duże dzieci. Jeżeli coś świeci, jeżeli coś mieni się pięknymi kolorami, no to stanowi wdzięczny obiekt badań. I jeszcze dodatkowo tutaj dochodzi taka sprawa, że tak naprawdę budowa tej rurki tego pana Heinricha nie była zbyt skomplikowana. W każdym laboratorium były elementy, które pozwalały taką rurkę stworzyć. W związku z czym no po prostu wszyscy fizycy na całym świecie się nią zainteresowali. Dodatkowo została ona udoskonalona przez Crookesa. To też był taki fizyk. Oczywiście jego rurka została też nazwana od jego nazwiska, no bo każdy naukowiec jest odrobinę próżny i chce, żeby coś było nazwane właśnie jego nazwiskiem. I zauważono, że w momencie, w którym w tej rurce spada ciśnienie, świecenie te kolorowe rozbłyski wydłużają się, a w okolicy katody pojawia się dodatkowe światło. W związku z tym nazwano to promieniowanie promieniowaniem katodowym, ponieważ uważano, że skoro właśnie w okolicy katody to dodatkowe światło się pojawia, no to w takim razie najprawdopodobniej jest ono wytwarzane, to promieniowanie, przez katodę. No i słuchajcie, rentgena promieniowaniem katodowym zainteresował Lennard. Tak naprawdę myślę, że Lennard potem tego żałował, bo przez całe życie był potem zazdrosny o rentgena. Tak naprawdę był na niego obrażony, głównie o to, że to właśnie rentgen odkrył promieniowanie X, a nie sam Lennard. Tym bardziej, że Lennard był bardzo blisko tego, zresztą nie tylko on. Bardzo wielu fizyków w tamtych czasach było blisko odkrycia promieniowania rentgenowskiego. Powiem więcej, to promieniowanie rentgenowskie występowało, tylko oni nie łączyli tego z działaniem właśnie tej specjalnej lampy. Nawet jeden z angielskich fizyków prezentował swojemu koledze zasadę działania lampy Crookesa. Ten kolega był fotografem i on miał w tym pokoju, w którym było to prezentowane, błony fotograficzne ukryte w takich drewnianych kasetach. No i potem, kiedy używał tych błon fotograficznych, zauważył, że one uległy naświetleniu, ale nie połączył tego zupełnie z tym, że naświetlił jakiś nowy rodzaj promieniowania, który wydobywa się właśnie z lampy Crookesa, tylko po prostu odesłał je do producenta, skarżąc się, że wysłał mu uszkodzone błony. No ale rentgen miał więcej sprytu i był w stanie to zauważyć. A jak to się stało, że rentgen, posługując się sprytem, dostrzegł ten nowy rodzaj promieniowania? Otóż on pewnego dnia postanowił, to był tak naprawdę listopadowy dzień, to był zdaje się chyba 8 listopada 1895 roku. On sobie postanowił, badając promieniowanie katodowe, używając rurki Hittorfa, to jeszcze była kolejne udoskonalenie, on sobie postanowił sprawdzić, czy to promieniowanie przechodzi przez zwykłą szklaną ściankę. No i w tym celu osłonił tę rurkę Hittorfa czarnym materiałem, zasłonił szczelnie okna, zamknął drzwi w pomieszczeniu i podłączył napięcie, tak to było chyba 60-70 tysięcy voltów, do elektrod i rozpoczął doświadczenie. A jako, że był bałaganiarzem i w jego gabinecie był spory bałagan, to zauważył, że gdzieś tam schowana na drugim końcu biurka, gdzieś w odległości metra, błona pokryta platynocyjankiem baru nagle rozbłysła takim zielonkawym światłem. On się bardzo zdziwił, podszedł do tej błonki, podniósł ją, przybliżył do rurki Hittorfa, a ta błona zaczęła świecić jeszcze mocniej. Wtedy pomyślał, że ma chyba do czynienia z jakimś nowym rodzajem promieniowania, no bo nie mogło to być promieniowanie katodowe, no bo już ustalono, że to promieniowanie katodowe zatrzymuje warstwa powietrza o kilkunastu centymetrach, a ta błona pokryta platynocyjankiem baru znajdowała się około metra od rurki, o której opowiadam. Nie mogło to też być światło widzialne, więc uznał, że to jest jakiś nowy typ promieniowania, które nazwał promieniowaniem X. Posługiwał się, prawda, odnosił się do matematyki, gdzie liczba X to po prostu, gdzie literka X oznacza po prostu niewiadomą. No ale musicie wiedzieć, że rentgen w tamtych czasach był już bardzo poważanym naukowcem. Miał na swoim koncie bardzo wiele publikacji, był bardzo znany i bał się, że to, co zobaczył, jest po prostu złudzeniem. Więc zamknął się w swoim laboratorium i robił różne eksperymenty, aż w końcu 22 grudnia 1895 roku postanowił
postanowił przejść do badań klinicznych. Teraz przy okazji właśnie pandemii bardzo często, przy okazji szczepionek słyszymy o badaniach klinicznych. On również przeszedł do badań klinicznych, od razu postanowił przeprowadzić badania kliniczne na ludziach, a jako pierwszą osobę, na której wykona swoje zadanie, wybrał swoją żonę Bertę. I słuchajcie, zaprosił Bertę do laboratorium, położył jej dłoń na emulsji światłoczułej i przy użyciu lampy próżniowej naświetlał przez kilkanaście minut dłoń swojej małżonki. I w taki właśnie sposób powstało pierwsze w historii zdjęcie rentgenowskie przedstawiające dłoń Berty z takim charakterystycznym pierścionkiem. Słuchajcie, Berta, kiedy zobaczyła to zdjęcie, z tego co wiem, niemal zemdlała. Powiedziała, że zobaczyła własną śmierć i nigdy więcej do laboratorium rentgena nie weszła. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że Berta nie była jakąś tam filigranową, delikatną kobietą. Oni się z rentgenem poznali w środowisku rewolucjonistów. Nawet ojciec Berty był rewolucjonistą. Więc ona była taką dosyć twardą babką. No ale musicie też zdawać sobie sprawę, że to, co dla nas w dzisiejszych czasach jest niemal normalne, jest czymś, nad czym przechodzimy do porządku dziennego, no bo rentgen jest już z nami tyle lat, że właściwie jak ja się urodziłem, no to dla mnie to już całe życie wiem o tym, że promieniowanie X istnieje. No to słuchajcie, ona była pierwszym człowiekiem na świecie, który zobaczył własne kości bez konieczności rozcinania ciała. Ludzie wcześniej tego nie widzieli, więc to nic dziwnego, że ona poczuła się, jakby zobaczyła własną śmierć. Słuchajcie, jako że to promieniowanie rentgenowskie zostało opisane w sposób bardzo prosty przez rentgena i on właśnie w notkach, które wysłał do gazety, przedstawił je w sposób bardzo prosty, pomijając wszelkie jakieś zawiłości fizyczne, jakieś trudne sformułowania, to słuchajcie, nagle, bardzo szybko wszyscy zapragnęli tego, żeby to przetestować. I w Polsce, w tamtych czasach Polska tak naprawdę nie istniała, bo była podzielona pomiędzy Austrię, Rosję i Prusy. Natomiast oczywiście ośrodki polskości pozostały. Staraliśmy się zachować swój język, jak wiecie z lekcji historii, staraliśmy się zachować swoją kulturę, ale również naukę. Więc słuchajcie, już bardzo szybko, również w Polsce rozpoczęto eksperymenty właśnie z lampą, tą pierwszą lampą rentgenowską. I pierwsze zdjęcie w Polsce zostało wykonane przez profesora Karola Olszewskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to zdjęcie ma swój weterynaryjny akcent, a mianowicie było to zdjęcie rentgenowskiej jaszczurki. Nie takiej żywej, był to przycisk z brązu w kształcie jaszczurki. Natomiast no, jest to niewątpliwie jakiś tam akcent weterynaryjny. Z jednej strony to, że cała ta historia była przedstawiona przez rentgena w sposób bardzo prosty, było plusem. Było plusem, ponieważ wszyscy mieli w laboratoriach elementy potrzebne do zbudowania lampy rentgenowskiej. Wszyscy zaczęli próbować. Bardzo szybko promieniowanie rentgenowskie pojawiło się jako metoda diagnostyczna w medycynie, ale niestety informacja ta dotarła również do ogółu społeczeństwa, które nie do końca wiedziało, co ma o promieniowaniu rentgenowskim myśleć. I tak słuchajcie, na przykład firmy produkujące bieliznę dla kobiet zapewniały, że ich bielizna jest zbudowana, jest uszyta z materiałów, które nie przepuszczają promieniowania rentgenowskiego, ponieważ panie w tamtych czasach bały się, że mężczyźni, których by nie można było uznać za dżentelmenów, będą je podglądać. Ludzie nie chcieli budować drewnianych domów, bo słyszeli, że drewno przepuszcza promieniowanie rentgenowskie, więc bali się, że ktoś będzie podglądał ich w sypialni. Niestety, jako że nie zdawano sobie sprawy z tego, jak promieniowanie rentgenowskie jest szkodliwe, szczególnie w takich dawkach, jakie wtedy były stosowane, zaczęto go używać oprócz tych medycznych celów, również w niezbyt mądrych okolicznościach. Tutaj widzicie Państwo taką maszynę, która znajdowała się w wielu sklepach z butami.
w wielu sklepach obuwniczych i bardzo w dobrym tonie było to, szczególnie lubiły to kobiety, które przychodziły ze swoimi pociechami kupić im nowe buciki, żeby po doborze bucików zrobić zdjęcie rentgenowskie takich stóp młodzieńca i w efekcie zobaczyć, że buty dobrze pasują. Wtedy dostawano taki certyfikat, na którym zaznaczano to, że badanie rentgenowskie zostało przeprowadzone i że wszystko zostało dobrane jak najlepiej. Ale to jeszcze nie jest takie najgorsze. Znacznie gorsze były trichosystemy. Trichosystem to była taka metoda, która była stosowana w wielu salonach kosmetycznych w tamtych czasach. Od czego to się zaczęło? Słyszałem plotkę, niestety nie udało mi się jej do końca zweryfikować, natomiast czytałem o tym w kilku źródłach, więc myślę, że jak to w plotce, odrobina prawdy w tym jest. Pewnego dnia rzezimieszek dostał, jak to teraz mówią, albo jak to może mówiono za moich czasów, kulkę w łeb gdzieś w jakiejś ciemnej ulicy, bo był jakimś tam drobnym przestępcą i przeżył. No i lekarz postanowił, że zanim tę kulkę z głowy pacjenta usunie, to zrobi prześwietlenie, tak żeby ją dobrze uwidocznić. Oczywiście parametry, które w tamtych czasach stosowano, a więc dawki naświetlania były bardzo wysokie i zabieg się udał, natomiast pacjentowi wypadły włosy. I wtedy zamiast pomyśleć, aha, to promieniowanie musi być szkodliwe, sprawia, że wypadają włosy. No to niestety tak nie było. Ludzie sobie pomyśleli, wypadają włosy, to może zacząć by używać promieniowania rentgenowskiego do usuwania niechcianego owłosienia z twarzy u kobiet. I tak w salonach kosmetycznych stawały maszyny, gdzie zamożne kobiety przychodziły, przykładały twarz do specjalnego okienka, a z tego okienka emitowane było silne promieniowanie rentgenowskie, które doprowadzało do tego, że niechciany wąsik był usuwany. Niestety bardzo szybko zauważono, że po kilku takich sesjach odpada nie tylko wąsik, ale również skóra, powstają różnego rodzaju zrogowacenia, a nawet zmiany nowotworowe. No i wtedy już zaczęto się zastanawiać, że może to promieniowanie jednak jest szkodliwe. Czarę goryczy przelały doświadczenia Edisona, który bardzo często naświetlał rękę swojego asystenta. Jego asystent tak naprawdę tę rękę, dłoń musiał mieć amputowaną, natomiast sam Edison stracił wzrok. I kiedyś nawet podobno powiedział, że nigdy więcej nie chce mieć nic wspólnego z promieniowaniem rentgenowskim, ponieważ jest to rodzaj diabelskiego promieniowania. Niestety ludzie bardzo długo dochodzili do tego, że promieniowania rentgenowskiego nie należy nadużywać. Jeszcze w latach 50., 60. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych odbywały się wybory Miss idealnej postawy, gdzie kobiety były prześwietlane w różnych pozycjach. Tam oczywiście były też inne kategorie, które musiały przejść. Natomiast jedną z konkurencji było prześwietlenie w odpowiedniej pozie, tak żeby zobaczyć, która z nich ma najlepszy kręgosłup. W dzisiejszych czasach oczywiście już wiemy, że takich rzeczy robić nie wolno, że nie można narażać się na promieniowanie, jeżeli nie jest to konieczne. Ja przyznam Państwu szczerze, że czasem też wykorzystuję promieniowanie rentgenowskie do różnych, troszkę zabawnych celów, natomiast są to cele nieszkodliwe, ponieważ ja nie naświetlam w tym celu ani ludzi, ani zwierząt. Czasami w tłusty czwartek lubię przyświetlić pączka, żeby zobaczyć, ile gryzów muszę wziąć, żeby trafić do ulubionego nadzienia. Z kolei w okresie przedświątecznym, kiedy kupujemy w naszej pracowni kalendarz adwentowy, ja robię takiego kalendarza zdjęcie, żeby wiedzieć, które czekoladki lubię najbardziej i które dni do otworzenia okienka należą do mnie. Niemniej jednak najczęściej prześwietlam swoich pacjentów po to, żeby im pomóc. I tutaj Państwo widzicie, że ci pacjenci czasami mi się odwdzięczają. Chociażby zobaczcie, macie tutaj wielbłądzicę. Pamiętam tę wielbłądzicę do dzisiaj. To była młoda wielbłądzica, która dostała kopniaka od swojej matki, bo była zbyt całuśna. Mi się te całusy bardzo podobały, ale przyznam Państwu szczerze, że jak wróciłem do domu, to byłem od tych całusów tak mokry, że musiałem natychmiast wrzucać fartuch do prania. Czasami nawet tacy pacjenci jak węże, którzy wydają nam się dosyć groźni, również potrafią dawać nam w zamian za badanie całusa. Nasi pacjenci muszą być pozycjonowani do zdjęć. To znaczy zdjęcie rentgenowskie jest zdjęciem celowanym, radiogramy, bo tak właśnie nazywamy
zdjęcia rentgenowskie są wykonywane w określonych projekcjach. Dlatego w większości przypadków niestety my nie jesteśmy w stanie namówić naszych pacjentów do tego, żeby leżeli w odpowiednich pozach i musimy ich do tego po prostu znieczulić. Mamy cały szereg pozycjonerów, które pozwalają nam potem ułożyć ich w sposób dla nas zadowalający. Natomiast znam jednego pacjenta na świecie, który nie wymagał pozycjonowania, ponieważ sam układał się do zdjęcia jak człowiek. Powiem Państwu, że ja mam taką pasję. Bardzo lubię podróżować, a kiedy podróżuję, to szukam pamiątek, które są w jakiś sposób związane z weterynarią. I w Tajlandii natrafiłem na bardzo ciekawą książkę, która, jak się potem dowiedziałem, w kraju uśmiechu, bo tak często mówi się o Tajlandii, sprzedała się w nakładzie przewyższającym Harry'ego Pottera. I jest to książka o psie adoptowanym z ulicy przez króla Tajlandii, już zmarłego króla Tajlandii, którego Tajowie bardzo, bardzo kochają. Kochają go chyba równie mocno, jak darzą niechęcią obecnego króla, czyli jego syna, który też ma psa, pudla, ale jego pudel akurat jest uznawany za niewychowanego. Natomiast ten pies, który został adoptowany przez ukochanego króla Tajów, był wręcz nad wyraz grzeczny, był wzorem. Nawet powiem Państwu, że jego dotyczy prawo królewskie, to znaczy nie można obrażać psa króla, zmarłego już zresztą pupila króla, ponieważ można za to trafić na 37 lat do więzienia. I w tej książce znalazłem taki smaczek, a mianowicie podobno król Tajlandii kiedyś był w szpitalu na prześwietleniu klatki piersiowej. I słuchajcie, zapytał lekarza, czy jego pies również mógłby mieć wykonane prześwietlenie klatki piersiowej. Tak naprawdę, żeby wykonać zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej u psa, nie możemy go znieczulić, bo wtedy powierzchność płuc będzie nieodpowiednia i będzie nam takie zdjęcie trudniej ocenić. Więc musimy pacjenta do takiego zdjęcia przytrzymać. Poza nie jest zbyt przyjemna, no bo pacjent musi leżeć na boku, idealnie równolegle do nośnika, do stołu, do kasety. Musi mieć rozciągnięte łapy do przodu. Natomiast z tej książki dowiedziałem się, że pupil króla sam położył się do zdjęcia na boku. Król poprosił go o to, żeby leżał grzecznie, rozciągnął łapy i poczekał, aż lekarz wywoła ekspozycję. Zdjęcie wyszło nad wyraz dobrze, także słuchajcie, no ja niestety nigdy na takiego pacjenta nie trafiłem i no, muszę używać różnego rodzaju pozycjonerów, muszę czasami pacjentów przytrzymywać, czasami muszę poddawać ich znieczuleniu, natomiast no, mam nadzieję, że kiedyś równie grzecznego pacjenta spotkam. Oczywiście nasi pacjenci, niektórzy też są grzeczni, czasami stoją ładnie na kasecie, są i tacy, jak tutaj widzicie Państwo Żako, która pomagała mi w ocenie swojego radiogramu, podpowiadała do ucha, że może jest jej to, może tamto, opowiadała o swoich objawach, natomiast no, nigdy nie natrafiłem na takiego pacjenta, który by ułożył się w jakiejś nieprzyjemnej pozycji i pozostał w niej na dłuższy czas. Dlatego wielu pacjentów, ptasich pacjentów czy gadzich pacjentów, bo ja się zajmuję różnymi gatunkami zwierząt, to jest moim zdaniem największe piękno weterynarii i radiologii weterynaryjnej, że jest ona ogromnie kolorowa. Mimo że wszystko, co oglądamy, jest w czerni i bieli, to ta różnorodność pacjentów, ta różnorodność chorób, nawet różnorodność w obrębie gatunku, bo przecież są różne rasy, te rasy są różnie zbudowane, chorują na różne choroby, czasami odmienne od innych ras. To wszystko sprawia, że diagnostyka obrazowa w weterynarii jest chyba najpiękniejszym filarem całej diagnostyki obrazowej. Przynajmniej w moim odczuciu, bo przecież nie każdy musi się ze mną zgadzać. No ale tak jak Państwo widzicie, w większości naszych pacjentów, no oni nie chcą stać na kasecie albo nie chcą mi podpowiadać na łóżko, co im dolega, tylko czasami muszę ich odrobinę do tego przymusić. Niektórzy się nawet śmieją, moi studenci, że to wygląda jak laboratorium pewnego pana ze znanej wszystkim książki, który miał 56 twarzy. Natomiast tutaj nie martwcie się, nic nikogo nie boli, wszystko jest opracowane w taki sposób, nie przeze mnie, tylko przez moich poprzedników, mądrzejszych ode mnie. Wszystko jest opracowane w taki sposób, żeby pacjenci czuli się komfortowo, ale żebyśmy mogli prawidłowo wykonać badanie. Czasami zdarzają nam się pacjenci koci, czy to duzi, czy to mali. Powiem Państwu, że czasem ci mali są równie niebezpieczni, co ci duzi, dlatego zobaczcie Państwo, że zarówno i jeden, i drugi pacjent śpi, bo i jeden, i drugi pacjent podejrzewam, że chciałby mnie zjeść, tylko ten jeden połknąłby mnie w całości, a ten mniejszy raczej tylko odrobinę uszkodził. No i czasem też zdarza się, że
wjeżdżamy naszym pacjentom na ambicje przytrzymujących ich. No bo przecież zobaczcie, taki nietoperz, król nocy, wampir, a ja tutaj go próbuję przytrzymać i ustawić w jakiejś nieodpowiedniej pozycji. Chciałbym teraz Państwu opowiedzieć kilka ciekawostek dotyczących niektórych z moich pacjentów. Zobaczcie Państwo, niektórzy z nich nawet wchodzą mi na głowę. No, takich lubię, że im na to pozwalam, żeby na głowę mi wchodzili. Ale chciałbym Państwu coś powiedzieć o wężach. Zobaczcie, ten wąż akurat jest grzeczny, a wykonuje mu USG serca. On sobie tylko mi się przygląda. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo zerknęli na to, ile zębów ma taki pacjent, ile zębów ma wąż. W ogóle wyróżniamy cztery typy uzębienia u węży. Pierwszy typ, taki najczęstszy, i takich pacjentów przyjmujemy najczęściej, bo w Polsce nie trzyma się węży jadowitych. Są to węże, które mają dużo zębów, ale wszystkie z tych zębów są równej długości, nie ma zębów jadowych i ugryzienie, chociaż bolesne i często nieprzyjemne, no nie powoduje wstrzyknięcia jadu i nie musimy się tego obawiać. Wśród nich czasem są pacjenci, którzy z tyłu mają troszkę większe zęby, ale bez żadnego rowka jadowego i produkują trochę jadu, ale żeby ten jad został wstrzyknięty, to tak naprawdę ugryzienie takiego węża musi być bardzo głębokie, bo powierzchowne ugryzienia nie powodują dostania się jadu do organizmu ofiary. Drugi typ uzębienia to taki typ, gdzie mówimy wtedy o wężach warunkowo jadowitych, gdzie z tyłu znajdują się specjalne zęby jadowe, właśnie z takim specjalnym rowkiem. Tutaj też, słuchajcie, to ugryzienie musi być głębokie, ofiara musi być dosyć mocno chwycona, bo jeżeli ugryzienie będzie płytkie, no to wtedy jad nie dostanie się do ciała ofiary. Ja kiedyś powiem Państwu, że miałem przyjemność mieszkać w takim domku w dżungli na Borneo i kiedyś do mojego domku właśnie przyszedł taki wąż warunkowo jadowity. Powiem Państwu, że wtedy bałem się go o wiele bardziej niż swoich pacjentów i do dzisiaj pamiętam mieszkańców wioski, którzy opukiwali mój domek kijami, żeby go stamtąd wygonić. Także spotkanie nawet z wężem warunkowo jadowitym może być na początku drobnym stresem. Trzeci typ uzębienia to węże, które mają zęby jadowe z przodu, ale te zęby jadowe są krótkie, a czwarty to już te najbardziej niebezpieczne. Z nimi nam się kojarzą chociażby grzechotniki, gdzie zęby jadowe są ruchome i w momencie, w którym pacjent zamyka, przepraszam, zwierzę, bo to zazwyczaj nie jest mój pacjent, tylko to jest jakieś zwierzątko, które mogę podziwiać chociażby w zoo, nie chciałbym go spotkać na żywo. Słuchajcie, on zamykając pyszczek sprawia, że zęby się składają. Natomiast otwierając, zęby się rozkładają i są bardzo długie i tutaj już jest bardzo łatwo ofiarę chwycić i nawet takim powierzchownym ukąszeniem wprowadzić jad do jej ciała. I tutaj Państwo widzicie właśnie ugryzienie przez węża. Oczywiście nie jadowitego, wąż był całkiem niewielki, ale zobaczcie, jak wiele ran pozostawił na mojej ręce. Powiem Państwu, że na początku nie było tak źle, ale potem jak to zobaczyłem, to automatycznie zaczęło mnie to szczypać i strasznie denerwować. Ale też nie tylko węże, ale czasami do poskromienia są trudni znacznie mniejsi pacjenci. Zobaczcie Państwo, to jest jeżyk, któremu trzeba było wykonać badanie USG jamy brzusznej. I słuchajcie, jego trzymało chyba 5 studentów, a ja robiłem USG. Cały czas na mnie prychał, cały czas na mnie kichał, cały czas zwijał się w kulkę i jeszcze chciał mnie ugryźć. Także nawet tacy mali, pocieszni pacjenci z takim słodkim noskiem potrafią dać nam się we znaki, ale im to wybaczamy, bo przecież ich bardzo lubimy. Ale są też pacjenci przekupni, jak chociażby fretki. Słuchajcie, kiedy fretce damy do polizania taką specjalną pastę, to możemy z nią zrobić wszystko, bo ona leży sobie w pozycjonerze, zajmuje się jedzeniem, uznaje, że dobra, dostała łapówkę, a my możemy ją spokojnie zbadać. Niemniej jednak wielu naszych dzikich pacjentów po prostu idzie spać, tak jak chociażby ten tapir, któremu robiłem zdjęcie rentgenowskie głowy, ponieważ on miał problemy z uzębieniem. No i musiał po prostu, mimo że tapiry są bardzo przyjazne i spokojne, no to musiał być nieruchomy, bo do zdjęcia rentgenowskiego nie można się ruszać, on mógłby być niespokojny, więc został po prostu delikatnie znieczulony i w efekcie zdjęcie można było wykonać.
Tutaj widzicie Państwo kapucynkę, malutką małpkę, która skradła moje serce. Ja nie jestem do końca zwolennikiem trzymania małpek w domu, no ale ludzie to robią i kiedy takie małpki do nas przychodzą i są chore, no to musimy im pomóc, no bo przecież to nie jest ich wina, że stały się pupilami domowymi. Ale ja chciałbym Państwu pokazać przypadek troszkę innej małpki, a mianowicie marmozety białouchej. Słuchajcie, u zwierząt bardzo często zdarzają się problemy z zębami i one objawiają się w sposób, który czasami dla nas jest bardzo dziwny. To znaczy bardzo często pojawia się katar, bardzo często pojawia się uzawienie z oka, a słuchajcie, u marmozety białouchej bardzo często pojawia się taki ropień, przetoka na policzku. No i można się wtedy zastanowić, widząc taki ropień, co się dzieje. A odpowiedź jest bardzo prosta. Najczęściej mają te zwierzątka problemy z górnym kłem. I słuchajcie, naukowcy tym zainteresowali się już w 1983 roku. Jeszcze mnie nawet na świecie nie było. To znaczy oni zauważyli jakąś taką dużą kolonię marmozet białouchych, u których właśnie występowały ropnie na policzkach. I co ciekawe, na 20 tych marmozet zauważyli, że 19 z nich miało problem właśnie z kłem i leczeniem z wyboru było tylko leczenie chirurgiczne, bo farmakoterapia, więc podanie antybiotyków nie przynosiło efektu. Dopiero w momencie, w którym usunięto kła, wtedy ten ropień z policzka znikał. Zaczęto się zastanawiać, z czego to może wynikać, że właśnie ten kieł powoduje takie objawy. Otóż kieł u marmozety białouchej jest bardzo długi, jest znacznie dłuższy niż ciekacze i przedtrzonowce. I marmozety, które czasami są dosyć niemiłe, gryząc różne elementy, w tym wypadku, akurat w przypadku tamtej kolonii, były to rękawice skórzane opiekunów, ale dzisiaj oczywiście opiekunowie raczej nie noszą skórzanych rękawic do opieki nad swoimi pupilami. Niemniej jednak ze względu na to, że ten kieł jest taki długi, może ulegać uszkodzeniom mechanicznym, a na skutek tych uszkodzeń może rozwijać się ropień. Tutaj Państwo widzicie na wysokości kła ubytek tkanki kostnej właśnie wynikający z obecności ropnia. I wtedy pojawiają się na policzkach właśnie takie zmiany. Ale zwierzęciem, a raczej zwierzętami, które najczęściej dotyka ropień okolicy głowy, są zwierzęta hypselodontyczne, a więc słuchajcie, takie zwierzęta, którym zęby rosną przez całe życie i te zwierzęta jedzą pokarm roślinny po to, żeby te zęby ścierać. No niestety, jako że teraz mieszkają w warunkach domowych, mieszkają z ludźmi, to bardzo często trudno jest dobrać odpowiednio pokarm tak, żeby te zęby były odpowiednio ścierane. I w efekcie te zęby potrafią rosnąć zarówno do wnętrza jamy ustnej, ale też do tyłu, niszcząc okoliczne struktury kostne. I słuchajcie, nawet 90% wielkich ropni w okolicy głowy u królików, bo króliki na przykład są właśnie takimi zwierzętami hypselodontycznymi, jest spowodowanych chorobą zębów. I zobaczcie, tutaj macie tomograf komputerowy właśnie głowy królika, gdzie mamy do czynienia z ropniem. Ropień to taka postać tragiczna, Państwo uczycie się do matury, więc na pewno kojarzycie Państwo z tragedii greckich postacie, na którymi to krążyło fatum. I słuchajcie, ropień w pewnym sensie powstaje po to, żeby bronić nasz organizm, a w efekcie go niszczy. No bo skąd się bierze ropień? A mianowicie jest on wynikiem działania bakterii ropotwórczych. Te bakterie mają taką specjalną osłonkę polisacharydową, która czyni je odpornymi na fagocytozę, a więc mówiąc wprost, na pożarcie. I kiedy organizm po wniknięciu takich bakterii ropotwórczych wysyła do walki granulocyty obojętnochłonne, te niestety nie są sobie w stanie z tym poradzić i umierają tak po 3, może 4 dniach, uwalniając bardzo dużą ilość enzymów litycznych. I te enzymy nie są już niebezpieczne tylko dla bakterii, ale również dla tkanek gospodarza, dla okolicznych tkanek. Dlatego organizm postanawia uwięzić te bakterie ropotwórcze w specjalnym więzieniu i tworzy taką otoczkę wokół nich, zbudowaną z neutrofili, zbudowaną z tkanki łącznej, zbudowaną z naczyń krwionośnych. I ta otoczka ma za zadanie więzić te bakterie. Niestety oprócz tego, że je więzi, to też stanowi barierę dla antybiotyków i komórek układu odpornościowego. A z biegiem czasu taki ropień, rozszerzając się, rozwijając się, doprowadza do zniszczenia okolicznych struktur kostnych i właśnie takich też często zmian wytwórczych, jakie widzicie Państwo tutaj, czyli takich ogromnych, skostniałych zmian, które deformują twarz naszego pacjenta.
Tutaj widzicie Państwo szczurka. Szczurki też niestety od nas trochę oberwały. Niestety trudno jest wielu gatunkom uznać nas jako ludzi za przyjaciół. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dawno temu szczury stały się modelem do badań nad etiopatogenezą guzów przysadki. To znaczy powstały całe szczepy szczurów laboratoryjnych, które ze względu na uwarunkowania genetyczne mają bardzo duży, wśród nich jest bardzo duży procent zapadalności właśnie na guzy przysadki. No bo ludzie też na guzy z guzami przysadki miewają problemy, więc wymyślono, że właśnie tak zmodyfikujemy genetycznie szczury, żeby one na te guzy przysadki zapadały i w efekcie można prowadzić na nich badania, które pozwolą nam lepiej ten problem zrozumieć. No i niestety, chociaż szczury domowe są trochę bardziej zróżnicowane genetycznie niż te szczury laboratoryjne, to również ten czynnik genetyczny je dopadł i też różne inne czynniki. I w efekcie bardzo często obserwujemy u szczurów rozwój guza przysadki. Tutaj widzicie Państwo to na skanach tomografii komputerowej. Ja się zawsze śmieję, tutaj są widoczne dwa skany. To ja się śmieję, że ten pierwszy to jest w poniedziałek, a ten drugi to już jest w piątek po całym tygodniu pracy, bo jest taki bardziej kolorowy. To jest rekonstrukcja 3D. Zobaczcie Państwo, że na tle mózgu widzicie Państwo taki w pierwszym skanie jasny, wysycony kontrastem obszar. Natomiast w drugim zrobiłem Państwu taką właśnie rekonstrukcję 3D, żeby ten guz był taki bardziej widoczny nawet dla laika. Słuchajcie, no objawy są zazwyczaj neurologiczne i hormonalne, no bo przysadka jest bardzo ważnym, jest bardzo ważną częścią naszego organizmu. Takie szczurki u ludzi bardzo często są to zaburzenia widzenia, są to zaburzenia w widzeniu barwy czerwonej czy zielonej. No niestety u szczurów trudno jest wychwycić to na wczesnym etapie, bo szczur nam nie powie, że ma takie problemy, więc w efekcie w dosyć późnym stadium wychwytujemy te zmiany, już w momencie, w którym pacjent ma zaburzenia neurologiczne, niezborność ruchu, czy też zaburzenia hormonalne, więcej pije, więcej sika. Chciałbym jeszcze Państwu troszkę powiedzieć ciekawych rzeczy o wężach. Zobaczcie Państwo, tutaj podaję kontrast wężowi w tomografii komputerowej, dzięki czemu jestem w stanie uwidocznić jego układ krwionośny. Układ krwionośny węża jest w ogóle bardzo fascynujący, szczególnie serce. Tutaj Państwo widzicie badanie ultrasonograficzne serca węża i widzicie Państwo takie trzy naczynia, które układają się na kształt głowy myszki Miki. My bardzo lubimy, jako ultrasonografiści, bardzo jakoś lubimy porównania do bajek Disneya. I zobaczcie Państwo, że widzimy trzy naczynia, z czego dwa z nich to dwa łuki aorty, a jedno to pień płucny. I jeżeli uczycie się Państwo biologii, to na pewno Państwo zapytacie, ale jak to dwa łuki aorty? Przecież człowiek ma tylko jeden łuk aorty, lewy. Rzeczywiście tak jest. Ptaki natomiast mają tylko prawy. A słuchajcie, węże mają dwa łuki aorty, i prawy, i lewy. I to jest taka dosyć charakterystyczna rzecz dotycząca serca, ale nie tylko ona. No bo przecież musimy pamiętać o tym, że serce węża, w przeciwieństwie do człowieka, ma nie w pełni przedzieloną komorę. Tylko u krokodyla występuje całkowity podział komory, natomiast u węża to przedzielenie jest niepełne. Ciekawe jest też to, że węże bardzo często łamią żebra i to jest stwierdzane przez przypadek. Tutaj Państwo widzicie rekonstrukcję 3D żeber węża, które są już pozrastane tak naprawdę, ale widać, że one bardzo często się łamały. W naturze może to wynikać z duszenia ofiar. Podczas duszenia ofiary dochodzi do tego, że żebra ulegają złamaniu, a w hodowli bardzo często wynika to z tego, że hodowcy łapią węże takimi specjalnymi hakami i jeżeli dobiorą hak zbyt ciężki dla danego węża, to mogą właśnie połamać mu żebra. Wężowi pacjenci są bardzo odporni na ból, mają zupełnie inny próg bólu niż my, więc nie wykazują zupełnie żadnych objawów i tak naprawdę jest to dla nich nieistotne. To jest tylko dla nas ciekawostka, którą stwierdzamy incydentalnie. I teraz chciałem jeszcze Państwu na sam koniec powiedzieć kilka słów o sowach. Kiedyś jak zrobiłem rentgen sowy, to zwróciłem uwagę na jej szyję. Zacząłem o tym czytać i sobie uświadomiłem, że przecież sowa potrafi obracać głowę aż o 270 stopni. Gdybyśmy my tak spróbowali, no to przecież rozerwalibyśmy sobie naczynia, powstałaby masa zakrzepów, dostalibyśmy udaru, o skręceniu karku nie mówiąc. Więc zacząłem się zastanawiać, jak to jest możliwe, że one to potrafią. Ale okazało się oczywiście, że nie ja pierwszy się nad tym zastanawiałem. Zastanawiali się już też nad tym lekarze, którzy
ścierali się z problemami z naczyniami szyjnymi właśnie u ludzi i postanowili zgłębić ten temat, nawiasem mówiąc, przy użyciu tomografii komputerowej, podając sobą kontrast i badając przebieg naczyń w badaniu tomografii komputerowej. Co się okazało? Okazało się, że tętnica szyjna u sów nie przebiega jak u nas powierzchownie, a przebiega bardzo blisko kręgosłupa, co sprawia, że po prostu jest mniej narażona na różnego rodzaju urazy. Dodatkowo są takie specjalne otwory w wyrostkach kręgów szyjnych, przez które przebiegają tętnice kręgowe. I te otwory u ludzi czy u ssaków są wielkości tętnicy, natomiast u sowy są niemal 10 razy większe, dlatego, ponieważ znajdują się tam woreczki powietrzne, które chronią tętnice kręgowe przed uszkodzeniem. Co więcej, pomiędzy tętnicą szyjną a tętnicami kręgowymi znajduje się cała masa połączeń, które w przypadku odcięcia jednej drogi przepływu krwi do mózgu sprawiają, że uruchamia się inny. I teraz to, co najciekawsze, coś, co charakteryzuje tylko sowy, a mianowicie to, że w okolicy żuchwy, tuż u podstawy głowy, słuchajcie, tętnice rozszerzają się. To jest bardzo charakterystyczne, tego nie spotykamy ani u ludzi, ani u innych zwierząt. Dzieje się tak, ponieważ dzięki temu w tych miejscach, w tych rozszerzeniach może gromadzić się krew, która stanowi pewnego rodzaju rezerwuar. I w momencie, w którym sowa skręci głowę o 270 stopni, obróci nią i dopływ krwi do mózgu zostanie odcięty, wtedy korzysta właśnie z tego rezerwuaru i w efekcie może tak robić. Po co właściwie sowy obracają głowę o 270 stopni? A no mianowicie dlatego, że ich oczy są zbudowane cylindrycznie, to znaczy one świetnie widzą, te oczy są jak teleskopy, ale nie mogą jak my ruszać gałkami ocznymi na wszystkie strony. Dlatego muszą obracać głowę w bardzo dużym zakresie, po to, żeby móc wszystko dokładnie obserwować. I tutaj takim optymistycznym akcentem na koniec, zobaczcie Państwo, myślę przynajmniej moim takim ulubionym elementem, może nie elementem, tylko fragmentem, o, to tak dziwnie brzmi, ale ulubioną częścią moich pacjentów jest mokry nos. Słuchajcie, to on jest mokry, on jest zimny, ale chyba najbardziej rozgrzewa zarówno serce właściciela, jak i lekarza. I oczywiście to jest mit, że zwierzęta zdrowe mają mokry nos, a jak są chore, to mają suchy, bo to wcale tak nie jest. Zwierzę może mieć suchy nosek i być zdrowe, a może mieć i mokry nosek i być chore. Natomiast nos to jest coś, co w naszych pacjentach lubimy najbardziej. I zobaczcie Państwo, tutaj są skany z tomografii komputerowej różnych nosów różnych naszych pacjentów. Zobaczcie Państwo, jak one różnie wyglądają. To jest znowu to piękno weterynarii. Tak na przykładzie takim zabawowym przekazuję Państwu na temat weterynarii taką uniwersalną prawdę, że tych gatunków jest bardzo wiele musimy się uczyć, ale sprawia to ogromną przyjemność, bo praca jest bardzo różnorodna, bardzo niezwykła i czasami zaskakująca i codziennie przychodząc do pracy nie wiemy tak naprawdę, co nas spotka, bo możemy się dowiedzieć czegoś zupełnie nowego o zupełnie nowym gatunku. Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa radiologią weterynaryjną. Oczywiście nie opowiadałem o takiej stricte radiologii, nie opowiadałem o chorobach, no bo nie byłoby to dla Państwa interesujące, ale mam nadzieję, że to, co powiedziałem, sprawi, że może się Państwo weterynarią i radiologią weterynaryjną zainteresujecie i postanowicie Państwo nas odwiedzić na dłużej, chociażby 5,5 roku studiów weterynaryjnych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę dużo powodzenia na maturze. Trzymajcie się!